To był trudny i bardzo obfity w miłosierdzie rok. Fundacja Dajmy Nadzieję podsumowała wyniki 2022 roku na spotkaniu pracowników, członków zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji. Na takim spotkaniu wspólnie wspominali, jak zaraz po inwazji Rosjan pracownicy i wolontariusze Fundacji Dajmy Nadzieję wraz z księżmi z Lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej aktywnie zaangażowali się w pomoc tysiącom uchodźców. Codziennie spotykali pociągi z rozgoryczonymi ludźmi, którzy uciekali przed wojną. Na Lwowskim Dworcu Kolejowym rozdawali jedzenie i gorącą herbatę, wspierali uśmiechem i dobrym słowem ludzi, którzy przybywali ze strefy aktywnych działań wojennych w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Świetlica działająca przy fundacji stała się schroniskiem dla kilku rodzin uchodźców z Zaporoża. Pomimo dodatkowych obciążeń związanych z opieką nad uchodźcami, lekarzom fundacji udało się utrzymać zaplanowany harmonogram wizytów swoich pacjentów z hospicjum domowego. Studia Anielski Kwiat, działająca przy fundacji, otoczyła opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Przypomnę, że Fundacja Dajmy Nadzieję rozpoczęła swoją działalność 11 lat temu, zaczynając od opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i pomocy ich rodzinom. To właśnie ta inicjatywa zapoczątkowała pracę pierwszego w Ukrainie hospicjum domowego. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosjan na bazie przy fundacji zorganizowano sztab antykryzysowy, którego celem było przyjmowanie i logistyczna opieka pomocy humanitarnej do ośrodków przyjmujących uchodźców. Wolontariusze sztabu antykryzysowego zostali zaangażowani do transportowania leków i żywności dla wojska i osób, które pozostały w miejscowościach bliskich linii frontu i na terenach czasowo okupowanych. No. Thank you.